Nieprzewidywalne warunki, wyjątkowe miejsca, najtrudniejsze trasy i najlepsi konkurenci. Witamy w świecie rajdowych mistrzostw świata, w którym o kolejne podium walczą Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak. Cele mamy zawsze te same. Osiągnąć jak najlepszy wynik. W tym przypadku cel był bardzo ambitny, ponieważ chcieliśmy walczyć o mistrzostwo świata. Zaczęliśmy od rajdu Meksyku, który był skrócony ze względu na pandemię. Ona właśnie się zaczynała, także w Europie, więc ten postęp pandemii był bardzo szybki w tym tygodniu rajdowym i został ten rajd o jeden dzień skrócony, dokładnie o niedzielę. Dla nas był to rajd średnio udany. Zajęliśmy czwarte miejsce na tym rajdzie, mogąc walczyć o zwycięstwo, mieliśmy jednak awarię sterownika komputera, co jak się później okazało, dopiero nie byliśmy w stanie tego naprawić podczas samego rajdu. Taki był początek sezonu 2020, czyli nie tylko pandemia nam utrudniła właściwe wejście w rajdowe Mistrzostwa Świata. Ten pierwszy rajd wszystkim nam pokazał, że rajdy są nieprzewidywalne. Skoda, która jest najmniej w mojej ocenie i nie tylko mojej awaryjnym samochodem, zawiodła już za pierwszym razem. Mówię tutaj o Skodzie Evo, ponieważ mieliśmy okazję w sezonie 2019 wystartować, ale nie Skodą Evo, poprzednim egzemplarzem, który się spisał znakomicie, którym też wygraliśmy rajd Turcji w 2019. Wielu kibiców mediów, czy też członków zespołu nawet zastanawiało się, jak to jest i czy to była dobra decyzja. Nie ukrywam, że również ja się nad tym zastanawiałem, ale odbyliśmy wiele rozmów i z tunerem, ustaliliśmy pewne zmiany, które były nieodzowne, dotyczące zwłaszcza inżyniera, czyli człowieka, który nad tym wszystkim miał zapanować. I to się tak naprawdę opłaciło i później już nie było w zasadzie, można powiedzieć, żadnych problemów z samochodem do samego końca sezonu. I dopiero od kolejnego rajdu okazało się, że Skoda faktycznie jest najmniej awaryjnym samochodem. Ja mam wspaniały zespół, my sami jesteśmy bardzo mocno zmotywowani, nie trzeba nas bodźcować, sami to robimy, ale faktycznie pół roku przerwy pomiędzy rajdami, w zasadzie tylko po jednym rajdzie, po rajdzie Meksyku, średnio udanym, jak ustaliliśmy, to nie był łatwy czas. Wbrew pozorom dla nas bardzo zajęty, ponieważ nie startując w rajdach chcieliśmy zapewnić odpowiednie zwroty medialne naszym partnerom, co spowodowało, że no, mieliśmy sporo pracy, takiej trochę nietypowej, ale też właśnie w której czujemy się dobrze. Thank you.
nagraliśmy serię różnych, przeróżnych filmików, wzięliśmy również udział w kilku akcjach mających na celu pomoc w trakcie pandemii, przede wszystkim osobom starszym, co też sprawiło nam dużo przyjemności. Generalnie można powiedzieć, że spędziliśmy fajnie ten czas, nie do końca z rodziną, aczkolwiek myślę, że więcej czasu spędziliśmy niż gdyby to miało miejsce w trakcie normalnego, nazwijmy to, sezonu. Potem natomiast, jak już ten sezon się rozpoczął po raz kolejny, to również był zwariowany, ponieważ rajdy poszczególne były przekładane, terminy były przekładane, odwoływane rajdy, wpadały nowe, więc można powiedzieć, że ta druga część sezonu była bardzo dla nas zwariowana, ale też, jak wiecie, zdaliśmy egzamin. Dużo trenowałem w różnych sprzętach, potem już w samochodzie rajdowym polecieliśmy do Hiszpanii, sprowadziliśmy auto do Estonii, tam odbyliśmy sesję testową i byliśmy naprawdę gotowi do walki na najszybszych odcinkach specjalnych na świecie w kalendarzu rajdowych Mistrzostw Świata. W pierwszych odcinków specjalnych mieliśmy mocne uderzenie, czyli po półrocznej przerwie okazało się, że my zdaliśmy ten egzamin bardzo dobrze. Wygrywaliśmy z załogami fabrycznymi odcinki specjalne. Niestety na ostatnim odcinku specjalnym, kiedy byliśmy na drugim miejscu, walczyliśmy o utrzymanie tej drugiej pozycji, popełniłem błąd i wypadliśmy z drogi, dachowaliśmy. 7, prawie 40, duża uwaga, 6 lewy, duży skok, 80, 7 prawy. No, krótki szczytem 100, 5 bala, 5 lewy, długi szczytem i 5 prawy, szybki, śliski, 8. Okej? Okej, jesteś? Jestem. Przepraszam, nie twoja wina. To był jeden z najpoważniejszych wypadków w mojej karierze, również w karierze Maćka. Nie był to łatwy czas, ponieważ to był drugi rajd dopiero i po tym drugim rajdzie, po rajdzie Meksyku i po rajdzie Estonii, nie mieliśmy, mówiąc delikatnie, zbyt dużej zdobyczy punktowej. W rajdach samochodowych, jak wiemy, wystarczy moment dekoncentracji i ten moment to jest gdzieś około nawet sekundy, czasami mniej, i to stanowi o tym, czy jesteśmy, czy nas nie ma. Gdybym miał tak często kalkulować, nie jeździłbym w rajdach. Jestem też fajterem. Zdecydowaliśmy o szybkiej jeździe również przed ostatnim odcinkiem specjalnym. O tym rozmawialiśmy z Maćkiem i zdecydowaliśmy, że będziemy cisnąć. Tak też się stało. Oczywiście w tej chwili sytuacja punktowa wyglądałaby inaczej na koniec sezonu. Oczywiście na naszą korzyść, ale podium też jest satysfakcjonujący. Na rajd Turcji wyjechaliśmy jakieś 6 dni po wypadku w Estonii. Testy pokazały, że szybko wracamy do formy i że będziemy liczyć się w walce. Tak też się stało. Mówiąc w wielkim skrócie, wygraliśmy ten rajd po raz kolejny.
zdobycie odpowiedniego, fajnego miejsca na koniec tego rajdu wymaga też dużej ilości szczęścia. Nie ukrywam, że też złapaliśmy kapcia, bo było tam bardzo dużo dużych kamieni, głazów wręcz na trasie. Z tego słynie rajd Turcji. Ale jakoś można powiedzieć, że najlepiej z wszystkich poradziliśmy sobie w tych trudnych warunkach. I mieliśmy dużo przyjemności z jazdy, co nie było takie oczywiste. Dwa tygodnie, niespełna dwa tygodnie już sam rajd jadąc właśnie po tym wypadku w Estonii. I na trzy rajdy od rozpoczęcia wróciliśmy do gry, do walki, bo znaleźliśmy się na podium, na trzecim miejscu w klasyfikacji sezonu i mogliśmy dalej myśleć o tym, jak planować nasze starty, naszą taktykę. Mieliśmy dobre uderzenie, wiatr w żagle złapaliśmy po wygranym rajdzie Turcji i pojechaliśmy bardzo dobry rajd Sardynii. Drugie miejsce na rajdzie Sardynii oczywiście było świetną pozycją po czterech rajdach. Dawała nam dobrą pozycję wyjściową, natomiast liczyliśmy na więcej. Na kilka odcinków specjalnych przed zakończeniem rajdu byliśmy zaledwie 0,1 sekundy za liderem. To pokazuje, jak zacięta była walka. Niestety złapany kapeć, czyli przebita opona na jednym z odcinków specjalnych pozbawiła nas walki o zwycięstwo. Ale drugie miejsce też wzięlibyśmy, może nie w ciemno, ale z uśmiechem na twarzy.
Nie mieliśmy pewności, czy ostatni rajd się odbędzie, więc postanowiliśmy wystartować w pierwszym rajdzie z brzegu, wiedząc, że mają odbyć się tylko dwa, chociaż też nie na pewno. Więc był to rajd Belgii, czyli dobre frytki belgijskie mieliśmy w planach zjeść oczywiście po rajdzie. Niestety do tego nie doszło, bo na testach przed rajdem Belgii dowiedzieliśmy się, że rajd Belgii został odwołany. Kolejna niełatwa sytuacja, ale szybko się przeorganizowaliśmy i byliśmy gotowi do rajdu Monza, ostatniej rundy Mistrzostw Świata, która wpadła w kalendarz, mówiąc kolokwialnie, tak trochę znienacka. Każdy ten rajd, albo każdy, większość kierowców ten rajd traktowała jako trochę taki rajd wyścigowy. Bardzo torowy, jednak on okazał się jedną z najtrudniejszych, jeśli nie najtrudniejszą rundą Mistrzostw Świata. Niektórzy twierdzili, że nie będzie to godny finał Mistrzostw Świata, ale myślę, że już pierwszego dnia okazało się inaczej. Bardzo trudne warunki na odcinkach specjalnych, już od samego czwartku, ulewne deszcze i nawet na samym torze okazało się, że może być bardzo ślisko, dużo łączników szutrowych i ta maź wywożona z szutru na asfalt powodowała, że w zasadzie cały odcinek był bardzo śliski. Odcinki specjalne jeżdżone w dwóch kierunkach, to powodowało, że już pierwsze przejazdy danych odcinków specjalnych odbywały się na śliskiej nawierzchni. Sobota, taka kwintesencja rajdów samochodowych, każde warunki w zasadzie, pomimo tego, że był to jednak asfalt, to mieliśmy również w wyższych partiach sporo śniegu. Jadąc ten rajd, a zwłaszcza sobotę, kiedy ścigaliśmy się w Alpach, miałem bardzo często na myśli to, że ten rajd, czy te odcinki specjalne przypominają właśnie takie warunki rajdu Monte Carlo, którego nigdy nie miałem okazji pojechać. Mam nadzieję, że w przyszłości będę miał. A to na pewno było dobre przetarcie. Może nie jesteśmy w 100% zadowoleni. Ja mam pewnego rodzaju złość sportową, ale tu nie chodzi o ostatni rajd, tylko o, można powiedzieć, o cały sezon. Zdarzyły się błędy, jeden konkretnie, który pozbawił nas drugiego miejsca bardzo dobrych punktów, awaria, ale takie rzeczy również w rajdach się zdarzają. Można powiedzieć, że na sam koniec sezonu powinniśmy być z siebie dumni i myślę, że kibice, nasi fani są. Ale zawsze taki niedosyt powoduje właśnie tą złość rajdową, która jest na 100% motywacją na rok 2021 i będziemy robić tak, żeby to wykorzystać. Miałem okazję testować różne samochody. Niektóre różnią się od siebie bardzo.
a niektóre i samą konstrukcją i wprowadzeniu są bardzo podobne. Nie mogę jeszcze powiedzieć, ponieważ po pierwsze nie wiemy tego na 100%, a po drugie jest to trochę naszą tajemnicą, jakim samochodem wystartujemy w przyszłym roku. Na razie chcemy zrobić wszystko, żeby nasze starty w ogóle stały się pewnymi. I nad tym teraz bardzo ciężko pracujemy. Oczywiście zamierzamy ciężko przepracować zimę, chciałbym jak najczęściej siedzieć w samochodzie. Często te plany muszą ulec weryfikacji, ponieważ mam jeszcze bardzo dużo innych obowiązków, ale muszę przyznać, że kilka dni po rajdzie Monzy stałem się bardzo głodny jazdy. No i to też na pewno motywuje do tego, żeby jak najszybciej siąść do samochodu, nawet na odcinku testowym i tą prawą nogę na tym gazie wyprostować należycie.